lato już na dobre się rozpoczęło, świeci słońce, rośliny kwitną, miejscami nawet i pojawiają się owoce. No i właśnie z tego powodu znajdujemy się w parku sensorycznym z naszym specjalnym gościem, Moniką Plewnią z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie znajdujemy się tutaj nie bez powodu, dlatego że właśnie okres letni sprzyja roślinom. Widzimy, tutaj jest pełno kwiatów, pełno ziół, ale też i właśnie warzyw. I właśnie od tych warzyw chciałbym zacząć, ponieważ to jest takie jedno z niewielu miejsc, w którym mamy własny publiczny ogródek warzywny. Tak, dokładnie. W parku edukacyjno-sensorycznym mamy strefę smaku, w którym znajduje się właśnie ogród warzywny. Jest to jedyny ogród taki warzywny w Opolu i my co roku dosadzamy w nim warzywa sezonowe, takie jak na przykład sałaty, pomidory, seler, pietruszkę, koper. I z tych wszystkich warzyw okoliczni mieszkańcy mogą sobie korzystać. Dodatkowo jako ogród społeczny mogą też sami dosadzać rośliny warzywne, które później będą dla siebie wykorzystywać. No właśnie, widać, że tutaj jest naprawdę bardzo pięknie. Widzimy, że jest pełno kwiatów, pełno roślin. No to widać, że jest także też dużo pracy, żeby utrzymać właśnie ten ogród w takim pięknym stanie. Tak, szczególnie dużo pracy zaczyna się w takim wiosennym okresie od marca praktycznie do końca lata, ponieważ no, wszystkie rośliny wchodzą w okres wegetacyjny, zaczynają kwitnąć, zaczynają wydawać owoce, no i przez to też potrzebują więcej naszych rąk do pracy, więcej troski trzeba też i wokół nich pracy, żeby zachować taki dobry efekt. Właśnie, to jest też dobra okazja, żeby promować środowisko. Tak, dokładnie. No właśnie, dlatego że oprócz właśnie tego aspektu smakowego i wizualnego, mamy tutaj jeszcze strefy związane z wzrokiem, ze słuchem, a także i place zabaw. No i to też jest jeden z takich elementów, który czyni takie obiekty bardzo wyjątkowe. Tak, ten park w ogóle jest wyjątkowy, ponieważ samo założenie jest, sam zamysł projektu jest dostosowany do zmysłów człowieka. Tak jak na przykład mamy ogród ziołowy i warzywny, on odpowiada za zmysł smaku. Są też takie rośliny, które mają szczególne walory pod względem dotyku i to znowu jest zmysł dotyku. Rośliny pachną, no to mamy zmysł węchu. Warto dodać, że to nie jest jedyna inicjatywa Wydziału Ochrony Środowiska, gdyż zieleń miejska jest również bardzo widoczna w centrum miasta. I od jakiegoś czasu na ulicach Opola możemy znaleźć kwietne rabaty, kwietne łąki. Gdzie one tak naprawdę się znajdują, ile ich tak naprawdę jest i co się w nich znajduje? Z samych łąk kwietnych mamy kilka. Jest łąka kwietna na ogrodzie dendrologicznym w Czarnowąsach, niedawno założona. Jest też łąka kwietna na ulicy Koszyka, na niedawno założonym parku 800-lecia. I każda łąka zakładana jest, zakładane są takie gatunki, które są dostosowane do wymagań glebowych na danym terenie. No i tam mamy różne gatunki, szczególnie są to rośliny wieloletnie, które no, w ciągu roku mają jakiś określony czas kwitnienia, ale jest zachowana ta zmienność między nimi, że jak przyjdziemy o każdej porze roku, to coś będzie na tej łące kwitło. Niewątpliwie takie obiekty jak to wpływają pozytywnie na wizerunek miasta, ale tego typu miejsca to nie jest tylko aspekt wizualny. Jakie są tak naprawdę zalety zieleni miejskiej? No oprócz tych walorów estetycznych, to też takie miejsca, tereny zieleni służą temu, aby ludzie, którzy mieszkają w centrum miasta, mieli takie miejsca, gdzie mogą na przykład po pracy wyjść, odpocząć. Też sadzimy coraz więcej drzew w mieście, więc te drzewa chcemy, żeby nam dawały cień i żeby ludzie, którzy korzystają z tych terenów, mogli się uchronić też przed słońcem.
ten obiekt jest jeszcze bardziej wyjątkowy ze względu na to, że nieopodal niedawno została wybudowana i otwarta tężnia solankowa. Tak, na tężni solankowej też mamy posadzone drzewa. No jeszcze są małych rozmiarów, ale myślę, że po kilku latach też dadzą taki sam efekt jak na innych terenach. Szanowni Państwo, wakacje już się rozpoczęły i jak nie mają Państwo pomysłu na to, gdzie by się udać, to chociażby właśnie ten park sensoryczny będzie idealnym miejscem na to, żeby się spotkać ze znajomymi. Oprócz tego, jak już wspomnieliśmy wcześniej, nieopodal tężnia solankowa, no a w centrum miasta Kwietne Rabaty oraz Zielony Plac Wolności, na którym można usiąść, poczytać sobie książkę. No i oczywiście pamiętajmy, żeby w upalne dni mieć przy sobie coś do picia oraz czapkę.